Witam serdecznie, Laluna. Witam. Długo czekałem na tą rozmowę, żeśmy ostatnio się mijali, rozmawiali, no, ale nie udało nam się porozmawiać. Ja zawsze po tych konferencjach chcę szybko do domku uciekać, wiesz, bo ja treningi, kurwa, to zmęczona, samoloty, no ale super jestem. Zadowolona w ogóle z rywalki, z tego, co się dzieje? Fajnie, że przyjęła. Ja wielki szacunek dla Wiolki za to, że przyjęła tą walkę. Kurwa, my jesteśmy kobiety, które w końcu wychodzą, kurwa, na gołe pięści i w ogóle nie chce mi się tutaj sztucznych dymów robić. Powiedziałam jej, co myślę, co robiła kiedyś, jak się zachowywała i chuj mnie to obchodzi. Ona, kurwa, do mnie fajnie się zachowała. Idziemy na gołe pięści, wychodzimy, formuła wylosowana, idziemy się sportowo pokazać. Ona twierdzi, że też się przygotowała mocno, więc będzie fajnie. Gołe pięści to ciebie w ogóle tam gdzieś nie przeraża, że... Nie przeraża mnie to, bo jestem bardzo mocno przygotowana. Może tak być, że złamię rękę, może być, że będę miała rozcięty łuk, może być, że nawet złamię mi nos. Chuj mnie to obchodzi. Morda nie szklanka. Czyli straty są wkalkulowane. Wojsko wojuje, straty są. Comfort zone w Istambule czeka 19 i tak lecę na jeszcze jedną operację. Po tej walce jadę zoperować sobie twarz na babyface jeszcze mniej, jeszcze bardziej. A jeśli chodzi o Wiolkę, bo ona, szczerze mówiąc, języka w buzi nie zapomina. Ja myślałem, ja tak przed, jak ogłoszono waszą walkę, to myślałem, że po prostu ją zmiażysz, wdeprzesz i tak ale dalej. Ale czy w gacy? Tak. No nie, przecież to jest kurwa mocna rywalka, jak nie wiem, jeżeli chodzi o gębę. No już ta sama powiedziałam. Nie, no okej. Nie mogłam jej przekrzyczeć, no w końcu ktoś się trafił, tak? Kurde, no masakra, nie? Mhm. Słuchaj. Widziałem tu też twoja pierwsza rywalka w ogóle się pojawia, od czasu do czasu rozmawiacie. Jak ona ma? Wiktoria. Wiktoria, Jabłoniewska. No normalna, fajna dziewczyna. Rozmawiacie czasem o rewanżu? Nie, ja się pytałam jej, ja w ogóle na klaucie miałam z nią walczyć, teraz co ona walczyła z Marianną. Bo ta pierwsza walka była taka bardzo wyrównana, nie wiadomo czy... Nie, ja wygrałam tą walkę, ale sędziowie mi dali, ale... Okej, ja tak o sędzi. Wiktoria wygrała. Nie, ale mówię, że ta walka była bardzo wyrównana. Werdykt mógł pójść w jedną i w drugą stronę, bo tak to kibice też oceniali. Nie ma sensu. Ze względu na to, że nie mieliby w ogóle dymów. I ja się pytałam Wiktorii, czy chce i ona nie chce. I na klaucie wzięli Wiktorię dla Marianny. Bo tam Marianna robi dymy. No, ty kontra Marianna w przyszłości. Mamy zamiar. My gadamy ze sobą. Chcemy wyjść, ale... No nie, bo gdzieś rzucałaś i ty wyzwanie, ale ona nie chciała za bardzo. Ona przyjęła. My będziemy walczyć, tylko ona musi się przygotować, ona nie jest w treningu. Marianna będzie walczyć. Po tym, co odstawiła z Wiktorią, to ty uważasz, że ona da radę psychicznie z tobą? Bo Wiktoria to jest grzeczna dziewczyna. Ale my chcemy wyjść na warunkach sportowych, ja jej to obiecam. Mariannie. Czyli bez przekrzykiwania bez tak? żadnych kurwa dymów i tak dalej, a co będzie? My jesteśmy dwie charakterne dziewczyny, które zrobiły największe dymy we freakfightach. Nie oszukujmy się, Marianna i ja robimy największe dymy we freakfightach. Czy by nas lubią, czy nas nie lubią, to ona jest mega dobra, jeżeli chodzi o freakfighty, tylko problem jest z tym, że w tej walce się wycofała, nie pokazała. Ja się nigdy nie wycofałam. Nie udźwignęła psychicznie twoim zdaniem? Jej sprawa. Myślę, że Marianna na mnie na razie nie jest gotowa na październik, dlatego weźmie sobie słabszą rywalkę. Ale może kiedyś wejdzie do tej walki, a ja chcę pokazać zajebisty styl sportowy teraz i chcę dostać rywalkę trochę, która miała już więcej walk. O. Wiolka twarda przeciwniczka, bo... W gacie. Ale nie, w ostatniej walce z Kasią też dość mocno walczyła. Jak to oceniasz? Kopała tylko Kasię po nodze, nic więcej. No tak, ale gdzieś tam cała walka... cały czas. Po bójce. Czyli co, uważasz, że... bardzo słabo. Słabo? Bardzo słabo. No dobra, zajmijmy się tym, co dzisiaj się działo na panelu, bo kurczę, wykrzyczałaś w kierunku Jacka Murańskiego gdzieś tam bardzo mocne słowa. Leżało mi to na sercu. Czekałaś na to? Nie, przyszło samo z siebie. Po prostu co w ogóle dali myślisz? Mi panel z nim. Co w ogóle myślisz poza tym, co powiedziałaś już o tej całej sytuacji? To jednak jest jeżeli gdzieś tam... Jeżeli uważasz za charakternego chłopa, to nie osądzaj drugiego charakternego chłopa, bo od osądzania jest sąd i policja, a nie ty. Okej, a ty oceniasz tą całą sytuację i udział Jacka, bo tak jak ty mówisz... W tej sprawie? Nie, mówię o udziale Jacka we Freak Fight. Tragedia. Ale robi dymy, ludzie chcą go oglądać. Halo, gdzie jest jego syn? Gdzie jest kurwa jego syn? Dlaczego Mateusza nie ma? Dlaczego? Niech sobie ludzie odpowiedzą. Z wielkim szacunkiem, kurwa, ale dałbyś kurwa temu dziecku w spokoju żyć. W grobie, kurwa. I odejść. Wiesz, no koniami chyba też nikt nie ciągnął Mateusza do walki. Ja się nie wypowiem na ten temat. Krótko, to jest moje zdanie. Ze względu na szacunek na swojego syna, jego tu nie powinno być. Krótko, zwięźle i na temat. Bo gdyby mojemu dziecku coś takiego się stało, to kurwa tego świata bym nienawidziła i stąd wyjebała.
Ale trzeba też przyznać, że gdzieś... No, masz inne zdanie. Nie, ale trzeba też przyznać, że wy macie, mieliście też gdzieś tam menadżersko troszeczkę konflikt i to wszystko. Menadżersko konflikt. Mój menadżer po prostu nienawidzi tego kurwa pana. Mają konflikt. W ogóle nikt od nas nikt go nie szanuje. No jak można szanować takiego faceta, kurwa? No jak? No co ty, kurwa? Uważasz się za chuj kogo? Takim... Nie chcę mi się w ogóle... Powiedziałam już swoje. Krótko. Czyli odnosimy się do tego, co było tak, na konferencji. Ja nie chcę się wypowiadać na jego temat, bo ja nigdy nie chciałam się wypowiadać, ale mi rosło. A znalazł się ze mną na panelu, to mu powiedziałam, co myślę. Wrocław 3 sierpnia. Moje miasto. Pierwsza runda. No właśnie. Przygotowana jestem na 3, bo to nigdy nie wiadomo. Nie chcę mówić, ale jeżeli głowa zagra i dobrze pójdę, nie dojdzie do drugiej rundy i spierdalam after. Mocne słowa. Tak, czekam na to, bo jestem tak wygłodzona, bo ja tak mocno pracowałam. Czyli wygłodzona jesteś, bo ja widzę, że ciebie ubyło. Ubyło 14,5 kilo, no. 14,5 kilograma? Tak. Co robiłaś tak naprawdę? Tylko trening, ale tylko... operacja bariatryczna, leki. Co to jest operacja bariatryczna? Wycięłam żołądek, kurwa. Jezus Maria. No musiałam, bo bardzo mocny efekt mnie spotkał, byłam chora, szłam do góry, non stop, tyłam. A ja chcę żyć, ja chcę być zdrowa, chcę trenować, chcę zejść do małej wagi. Nie. Walczyłam o siebie strasznie, ja przeszłam horror. I mimo tego wychodzę do walki. Moi to wiedzą. To jest dyspozycja życiowa teraz? Tak jak będziesz wychodzić do walki? W tej dyspozycji pokonałabyś na przykład Jaroniewską w pierwszym pojedynku? Ale to nie ma o czym mówić, ja nie jestem tą kurwa... To co pierwszy ma teraz, to jest niebo i ziemia, zobaczycie. To czekamy na 3 sierpnia. Mam nadzieję i chcę wam udowodnić i pokazać sportową Lalunę. Nie kurwa tylko gadającą, tylko zajebiście do przodu sportowo. Sportowa Laluna, pamiętajcie, 3 sierpnia. Dzięki. Dziękuję bardzo.